Witamy pana Grzegorza Brauna. Proszę bardzo tutaj do mikrofonu. Cześć. Wiesz, po co tu jesteśmy, tak? Powiedz. Szczęść Boże, tak. Rozumiem, że trwa teraz w tym pałacu namiestnikowskim, trwa przesłuchanie prezydenta Komorowskiego, który zeznaje jako świadek w sprawie kolegi Sumlińskiego, prawda? No i cóż, ciekawi jesteśmy, co zezna. Czy opowie szerzej o swoich związkach z sowiecką, polskojęzyczną i nie tylko polskojęzyczną bezpieką, które to związki doprowadziły go przecież do Pałacu Prezydenckiego. Bronisław Komorowski jest niewątpliwie człowiekiem sowieckich służb. Został przez nie dostrzeżony jako talent. Prowadzono z nim dialog operacyjny już w latach 80., w latach 90. Nieprzypadkowo zatem został zaakceptowany przez generałów Jaruzelskiego i Kiszczaka jako doskonały kandydat na najpierw wiceministra, a potem ministra obrony narodowej w tych fasadowych rządach post-PRL-owskich, rządach III Rzeczypospolitej. No i cała sprawa z aneksem do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Wszyscy pamiętamy, że Bronisław Komorowski był jedynym posłem swojej formacji, który głosował wyraźnie, zdecydowanie przeciwko likwidacji WSI. Co to znaczy? No, Bronisław Komorowski głosował przeciwko likwidacji tej sowieckiej służby, która od roku 1943-1944 zachowała aż do naszych czasów pełną kontynuację kadrową, operacyjną, pełną ciągłość. No, to wszystko są rzeczy niezwykle znamienne. Do tych znamiennych faktów, aktów trzeba zaliczyć też spotkania Bronisława Komorowskiego z funkcjonariuszem, i to nie szeregowym bynajmniej, sowieckiej i rosyjskiej postsowieckiej służby, niejakim Patruszewem. Bronisław Komorowski spotykał się z tym człowiekiem. Wiemy o jednym takim spotkaniu, które miało miejsce parę lat temu już za prezydentury Komorowskiego. Warto zauważyć, że w takich służbach nie ma spotkań prywatnych i nie ma spotkań o charakterze niesłużbowym. To co najwyżej jedna strona, taka bardziej naiwna, może mieć złudzenie, że spotyka się z kimś w charakterze innym niż charakter współpracy czy też kontaktu operacyjnego. Takim człowiekiem jest Bronisław Komorowski. No i znak zapytania, czy prawda o jego prezydenturze, prawda o jego karierze, o jej korzeniach, czy tutaj dzisiaj w toku tego przesłuchania, które okryte jest tajemnicą przecież, dlatego że reglamentowany jest dostęp mediów do tego wydarzenia, czy ta prawda zostanie w jakiś sposób odnotowana. Nie pytam, czy zacznie wypływać, bo ona już wypłynęła. To właśnie są fakty. I ów Patruszew, i WSI w życiorysie Komorowskiego, i Służba Bezpieczeństwa, i akceptacja i autoryzacja generałów Kiszczaka, Jaruzelskiego, Siwickiego. No, dwóch już nieboszczyków na tamtym świecie, ale generał Kiszczak na pewno wiele mógłby opowiedzieć o tym, jakie nadzieje wiązał z Bronisławem Komorowskim i w jakiej mierze te nadzieje się potwierdziły. Cóż, dzisiaj tego pewnie wszystkiego się nie dowiemy, ale liczmy na to, że nasi koledzy, którzy tam zostali dopuszczeni, że jakichś informacji nam udzielą. Jest to jednak rzecz niezwykła i znamienna, że wszystko to się dzieje w Pałacu Namiestnikowskim, który z samej swojej nazwy jest świadectwem zwasalizowania Polski przez sąsiadujące mocarstwo. Pałac Namiestnikowski wzniesiony jako siedziba namiestnika Królestwa Polskiego, namiestnika w czasach, w których Królestwo Polskie było dominium dynastii Romanowych, dynastii rosyjskiej. No i cóż, zmieniają się nazwy, zmieniają się formuły ustrojowe. Nie mamy
czego notabene bardzo żałuję. Nie mamy Królestwa Polskiego, mamy etatystyczną Republikę Demokratyczną. Tym niemniej ta relacja podległości, relacja zależności, ona zostaje zachowana. Niezależnie od tego, jakie tam wygibasy robi agentura, na ile stara się przewerbować na różne inne ośrodki krystalizacji politycznej, bo przecież takie ruchy wykonuje też i środowisko Komorowskiego, groźnie pohukując w stronę Moskwy w tym sezonie mijającym, ale nie zmienia to istoty rzeczy. To nie są ludzie niezależni, to nie są politycy niepodległego państwa polskiego, to są klienci, w najlepszym wypadku klienci, a w gorszych wypadkach to jest po prostu agentura. To są ludzie, którzy zostali ręcznie wyselekcjonowani przez sowieckich namiestników nad Polską, zostali wypchnięci, wypromowani do swoich karier. To nie są ludzie, na których Polska zasługuje. Polska w przededniu niemalże rocznicy, 1050. rocznicy chrztu państwa polskiego, Polska zasługuje na to, żeby los nasz, nasze życie i majętność były w rękach ludzi, co do których biografii, nad których biografiami nie unoszą się takie znaki zapytania, jak nad biografią Bronisława Komorowskiego. Czego? Zmieńmy to sobie i państwu tego życzę. Kłaniam się. Zostańcie z Bogiem. Dziękuję bardzo. Zanim odejdziesz, myśmy tutaj zbierali pytania, nasze społeczne pytania do Bronisława Komorowskiego. Może chciałbyś zadać pytanie? My wpiszemy na listę i będziemy potem odczytywać. No ja już zadałem tutaj parę takich pytań, parę takich znaków zapytania postawiłem. No właśnie bardzo jestem ciekaw znajomości Komorowskiego z Patruszewem. Chciałbym się więcej dowiedzieć na ten temat. Chciałbym więcej dowiedzieć się o dialogu operacyjnym prowadzonym z Komorowskim przez Służbę Bezpieczeństwa. Chciałbym więcej dowiedzieć się o związkach Komorowskiego z WSI, wcześniej WSW, z tą, jeszcze raz powtórzę, sowiecką służbą, która przecież przez pierwszych lat swojego istnienia, pierwszych 10 lat posługiwała się w wewnętrznej korespondencji cyrylicą. Urzędowe pisma w tej bezpiece wojskowej, która wtedy się nazywała informacją wojskową, bo stąd wyrastają korzenie tego wszystkiego. Tam się po prostu, nawet tu w Warszawie urzędując, korespondowało się wewnętrznie po rosyjsku. Chciałbym więcej dowiedzieć się o tym, skąd komu nogi wyrastają, kto jest kim, no bo tak ja, jak wszyscy moi rodacy, mamy prawo do tego, żeby wiedzieć, kto w naszym imieniu występuje wobec świata, kto nas poucza z telewizora, z katedry akademickiej, a nawet i z ambony. Mamy prawo wiedzieć, kto jest kim w polskim życiu publicznym. Nie mogą Polakami, nie powinni narodem, tysiącletnim narodem politycznym, nie mogą rządzić ludzie bez biografii. Ludzie, którzy nie wiadomo kim są i skąd pada. Tak, pada. No to może nawet i w gruncie rzeczy jest dobra aura, dobry sztafasz dla tego dzisiejszego wydarzenia. Powinniśmy wiedzieć, kto nami rządzi, kto stoi na narodu czele. I jeszcze raz odwołam się do tej rocznicy 1050. Proszę państwa, ten urzędnik najwyższy z tego pałacu, namiestnikowskiego, on państwa zachęca do tego, żebyście się ekscytowali ćwierćwieczem post-PRL-u, tak? 25 lat wolności, takie hasło. Tutaj też widzę jeszcze dekoracje z tej rocznicy, która właśnie minęła, upływa w tym roku, 25-lecia post-PRL-u, 25-lecia III RP. No to jest nie na miarę, to jest nie na miarę Polski. Nie tych 25 lat powinno być tutaj skalą, w jakiej widzimy sprawy polskie, przeszłe, obecne i przyszłe, ale tych lat 1050. To jest miara. Do tego równajmy i zastanówmy się, czy ta cyfra niezwykła, 1050, czy na tę miarę są te kreatury, są te jakieś namiastki polityczne, z którymi mamy do czynienia, a których najlepszym przykładem, egzemplifikacją jest właśnie Bronisław Komorowski. Oby
Oby więcej już Polska nie hańbiła siebie samej takim przywództwem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałem tylko... Grzegorz, ja tylko chciałem jeszcze od siebie dodać taką rzecz. W Stanach, skąd przyjechałem z Nowego Jorku, w Stanach wszystko jest przejrzyste. My wiemy o prezydencie Obamie, jakie ma córki, że nie ma synów, do jakich szkół chodzą, jakie mają stopnie, jakie lody jedzą i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o prezydenta Komorowskiego, nie wiemy nic. Podobno ma jakieś córki. Czy ktoś wie coś na ten temat? No cóż. Cóż, to porównanie, wiesz, myślę, że ono nie jest najszczęśliwsze, bo właśnie takie są dzisiejsze czasy, że nawet i Imperium Amerykańskim, które kiedyś było prawdziwą ojczyzną światowego proletariatu, a dzisiaj samo siebie przemieniło w państwo policyjne kilkudziesięciu służb tajnych, jawnych, no to państwo też ma właśnie za lidera człowieka, co do którego nie ma pewności, gdzie się urodził, nie ma pewności co do tego, jakie właściwie są jego pryncypia ideowe, jakie są jego przekonania, wierzenia religijne, to wszystko jest niejasne i to jest, w tym jest dobra analogia. W tym jest dobra analogia, że właśnie świat globalny ma prezydenta Obamy, a my mamy tutaj właśnie z całą ironią, jaka jest w tym porównaniu, mamy prezydenta Komorowskiego, o którym mówisz słusznie, że warto, żebyśmy mieli jakieś lepsze informacje. No cóż, w cywilizowanych krajach półki księgarskie uginają się mimo wszystko od książek, biografii autoryzowanych, nieautoryzowanych, mężów i rząd stanu. To, że właśnie o prezydencie Obamie możemy tutaj mówić, powołując się na jakieś informacje, no to wynika z tego, że w ogóle takie informacje były publikowane, że są w szerszym obiegu. A tutaj cóż, można nie tylko kandydować na prezydenta, można nawet nim zostać, można złożyć urząd i dalej prosperować w życiu publicznym jak Kwaśniewski, jak Wałęsa i dalej być człowiekiem znikąd, prawda? Bo to przecież Aleksandra Kwaśniewskiego dotyczy ten sam problem, że my mimo że ten człowiek no, teraz już rozmienia zupełnie na drobne te swoje lata urzędowania, całą tę dekadę, no ale my do dzisiaj nie wiemy, kto to jest, tak naprawdę, prawda? Kto go rodził, skąd się wziął? No, znaki czasu. Taka jest, te postaci, te osoby symbolizują sytuację, w jakiej się Polska znalazła. 1050 lat minie za 2 lata od chrztu państwa polskiego. Naprawdę czas tą miarą zacząć mierzyć przyszłość Polski i nasze aktualne działania, a nie miarą jakichś tutaj partykularnych przepychanek do żłoba, który został może troszkę poszerzony 25 lat temu, ale dalej ludzie się tutaj dzielą na tych, którzy mają do tego żłoba dostęp i tych, którzy nigdy go nie będą mieli. I to zmieńmy. Dziękuję ci bardzo za przypomnienie nam o tych 1050 latach, bo to jest bardzo, bardzo ważne dla nas wszystkich. Dziękuję ci bardzo.